Ja mam wiele marzeń, ale nie lubię o nich rozmawiać, dlatego że wtedy jakby one przestają mieć moc i znaczenie. W związku z tym na święta chciałabym tylko być blisko mojej rodziny, na którą przez cały rok nie mam czasu. Chciałabym, bardziej wolę dawać niż dostawać, w związku z tym chciałabym trafić z prezentami i tylko tyle. Wiesz, mnie strasznie cieszy ta aura świąt i ten klimat. Czasami, wiesz, tych światełek na ulicy. Ja nie lubię zimy, a przez to, że są święta, ta zima staje się jakoś taka znośna. Ja zawsze co roku odkładam sobie kurtkę skórzaną i to jest mój prezent, który zawsze na mnie czeka. I albo moja mama realizuje to zamówienie, albo moja siostra. Wymieniamy się prezentami. W moim liście do Mikołaja jest, żeby rząd polski oddał część pieniędzy, które oddaje kościołowi, dla wszystkich domów dziecka. I na obozy uchodźców, bo te dzieciaki też tam nic nie mają, więc Święty Mikołaju, jeżeli istniejesz, albo nie, Pani Szydło, może Pani to usłyszy, podzielcie się z tym, którzy naprawdę nie mają. Szczerze powiedziawszy, odkąd, znaczy myślę, że z dojrzewaniem i gdzieś tam z wiekiem przychodzą refleksje związane z tym, że się traci gdzieś tam bliskich ludzi. Ja ładnych kilka lat temu straciłam mojego tatę i prawdę powiedziawszy, odkąd jego nie ma z nami na święta, to te święta już nie są takie same. I tak naprawdę jedyne, czego bym chciała doświadczyć znowu na święta, to obecności taty. No i tyle. Póki jest się dzieckiem, to wiadomo, no człowiek gdzieś tam się skrada i szuka tych prezentów i tak dalej. Ale nawet widzę, że teraz moje dziewczyny, które mają po prawie 16, prawie 18 lat, dla nich już nie prezenty są najważniejsze, ale to jak my się zbieramy do tych świąt, to jak się przygotowujemy, to jak tak śpiewamy później razem kolędy, więc... Bardzo, bardzo czekam na te święta, ale w wymiarze mocno niematerialnym.